za rolników sprzeciwiających się hegemonii kapitału nad pracą, nad własnością, za polskich rolników, przede wszystkim zmagając się o prawdę, o sprawiedliwość, o chleb w tym świecie, zabiegali o właściwą mszę na wioskach, by na wioski powróciła najświętsza ofiara mszy świętej w rycie rzymskim, chwała Boża, by mogli liczyć prawdziwie na pomoc od Boga. Za rolników, którzy biorą udział w tym proteście w Poznaniu, by w swoich miejscach, w których są, opowiedzieli się za mszą świętą w rycie rzymskim, mogąc ufać w pomoc Bożą, nie licząc na siły ludzkie. Chcąc zapewnić sobie skuteczność modlitwy, trzeba przynajmniej o to się starać, by nie być w stanie grzechu śmiertelnego. Czyli zawsze wszystkie rzeczy powinniśmy zaczynać, życiowe rzeczy, od spowiedzi. Od spowiedzi. Jeżeli ktoś jest w stanie grzechu śmiertelnego, koniecznie od spowiedzi. Kto odwraca uszy swe, aby nie słuchał prawa, zakonu, modlitwa jego obrzydła będzie. Nieprawości wasze rozdzieliły między wami, a między Bogiem waszym, a grzechy wasze zakryły oblicze jego od was, by nie wysłuchał. Czyli dzisiaj, jak jest protest rolników, a w Europie są wszędzie protesty rolników, to jeżeli uczestniczy w nich rolnik katolik i rzeczywiście staje w Bożej sprawie dla siebie i dla innych, to zawsze powinien był taki protest poprzedzić spowiedzią. No a pytanie jest, księża powinni, jak kiedyś w fabrykach, to spowiadać rolników. Tylko wtedy jest jak protestować, nie? Ale powinni z czystym sercem protestować. Tym bardziej, a jest się o co bić. No bo rząd światowy chce ludziom odebrać własność. Odbiera własność. Nie doprowadzić większość tych, którzy protestują, przykład z kolędy, tak? Dwóch chłopów na wsi jest i pan rolnik, który jest biedniejszy, mówi, mój sąsiad jeździ na protesty, ale on ma ciągnik no, taki, który pewnie jest wartość domu albo lepiej. No ale to jest wszystko za kredyty, tak? Rzecz jest, że na te protesty wyjadą tacy rolnicy, a nie starym zetorem czy jakimś tam tak dalej. No to tym bardziej właśnie powinni, dlatego się w modlitwie modlę, być gotowi stawać o przywrócenie mszy świętej na swojej wiosce. Bo jak chcą od Boga pomoc uzyskać? Przecież rząd globalny dokładnie to robi, żeby oni kupili ciągniki takie, że jak się ciągnik zepsuje, to będzie musiał oddać gospodarstwo. I on swoją wartość widzi w tym, że ma dobry ciągnik, którym tam pole uprawi, no i w warunkach tam w ciągniku ma jak w klimatyzowanym samochodzie. Rzecz jest, że jak się ten ciągnik zepsuje, to może się okazać, że go doprowadzi do ruiny. I ci, którzy mu ten ciągnik dali za kredyty, nie dali mu po to, żeby on pole uprawiał, tylko po to, że jeden, drugi, trzeci na ten sposób zostanie wykończony i gospodarstwo przejęte.